Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra. I witam was w kolejnym odcinku z gry Core Keeper. Chciałem wam trochę pokazać, co się zmieniło w grze i co się zmieniło u mnie na farmie. Coś mi do gardła weszło. Ale na początku może zobaczymy, jak tam punkty, bo ostatnio dość dużo punktów powpadało. Mamy cooking, mamy obrażenia, mamy running. Idziemy w to. Night vision albo... Tak, czyli że 5% mamy na to, że wypadnie nam więcej tego. Czyli już nie możemy i mamy jeszcze gardening. Ok, i teraz tak, sprawa polega na tym, że powiększyłem farmę, jak widzicie, i druga sprawa jest taka, że już wam pokażę, zawsze zbieramy sobie te, aha, jestem głodny, ok, zjedzmy sobie ten. Czekajcie, co ja wam chciałem pokazać? A tak, właśnie. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jest coś takiego, jak przywrócili te scrap parts. Tak, scrap parts. Ja sobie tutaj porobiłem troszkę, bo miałem stare brązowe kilofy. I wtedy jak wkładacie tu jakąś rzecz, tu naciskacie, wypadają wam scrap parts. I z tych scrap parców możecie naprawiać urządzenia. Szczerze, to jest na tej zasadzie, że jeżeli jest Rainforce, czyli to jakby, mi się wydaje, że to jest, chyba chodzi o to, że jeżeli nie jest zepsute do końca, to możemy to naprawić właśnie scrap parcami. Czyli tak jak na przykład tu mamy kill of ten i to będzie wykorzysta jeden tinbar i dwa scrap parts. Ale gdybyśmy chcieli naprawić cały, to wymaga dwa scrap parts. Tylko że mi się wydaje, że gdyby ten kill-off był zjechany do zera, to może być tak, że jeżeli najedziemy na ten niebieski młoteczek, może być tak, że będziemy potrzebować na przykład tylko cyny. Więc szczerze nie wiem, po co deweloperzy tej gry wrócili do tych scrap parców. Mogło zostać już tak, jak było. Tu chodzi nasz kupiec, a tu powiększyłem farmę robali. Położyłem to, co znalazłem tam u robali. Na razie robale się nie pojawiają. Nie wiem, czy w ogóle się pojawią, czy to jest w ogóle to, co miało być. Druga sprawa, jaką odkryłem, do czego się muszę przyznać, gram zawsze na klawiaturze i na myszce, że możemy zbierać, sadzić i podlewać te warzywka, trzymając myszkę. Po prostu dać krok w przód, iść cały czas w przód i trzymać myszkę na prawym przycisku myszy i wtedy możemy, a miałem tu już koperbala, i wtedy możemy normalnie podlewać. Zresztą zaraz wam to pokażę. I teraz tak, potrzebuję, czy to będzie tu? Nie, to będzie tu też nie, tu, czyli tu, tak, chodziło mi o motyka. O, to sobie dajmy tu na razie. No niestety na motyce to nie działa, bo jak widzicie, wyrywa nam razem z ziemią. Więc to trzeba już normalnie iść i... Thank you.
Ale troszkę żeśmy tego tutaj zasadzili. Oj, nas tam do jakiś punkcik wpadł. Okej, jeszcze mamy tutaj papryczki. I tu. No tego drzewa też się tutaj tak rozrosło w bazie, że... No i teraz idziemy tutaj, zanosimy wszystko do... Proszę bardzo. 15 glow tulip i w sumie chyba tyle. Nasiona sobie zostawmy. W tej skrzynce tutaj zbieram fiber, więc też się przyda. I teraz tak, mam tu 18 tych. I proszę bardzo, jadę do przodu, trzymam prawy przycisk myszy i gościu sam sadzi. Szczerze powiedziawszy, jak zawsze sadziłem, to musiałem cały czas raz w W i raz przycisk prawy przycisk myszy, a tak to jadę i sadzi mi. A ciekawe, mam nie mam root seed. Mam nadzieję, że nie posadziłem tego. Bo tego drzewa tu już bym więcej nie chciał. Jeszcze 5 miejsc. O, akurat. Pięknie. I teraz tak samo będzie z konewką. Konewkę nabierzemy wodę. I jedziemy. Coś tu ominęło. A, pusta. Okej, okay, podlane wszystko. Także myślę, że możemy konowkę odłożyć tutaj. Tu mam root seed, ale no nie, niestety nie będę tego sadził, bo drzewa nam tutaj po prostu tyle się rozrasta w bazie, że jak tam nasze robaczki? No niestety dalej ich nie widać, więc myślę, że pewnie musiałbym odejść gdzieś dalej. Wiecie co? Przyciszę sobie. I muzykę sobie przyciszę. Dźwięki zostawię, tak jak było. Okej, okay. I co teraz? Zrobić porządek i myślę wybrać się na... Tu mam surowce, okej. Okay. To tu. Tu jest jeden tin bar. Drzewo zostawimy to tam, odłożymy i scrap parts może do tej skrzyni. W sumie nie, scrap parts przydadzą się przy surowcach, bo one też będą służyć do naprawy. A więc tak, tu odłożymy sobie wood wall, nie, stone wall, co ja mówię. Drewno zostawię, mostki mogą się przydać. Tu mam jakieś potki. Tu jest jeszcze żarcie. W garnku też sobie zrobiłem, o, proszę bardzo, 14. Co to w ogóle daje? Aha, czyli dobrze, dobrze. Jeszcze przydałoby się naprawić może ten cynowy kilof. Nie wiem, ile tam będzie potrzeba. Wezmę dwie jakby co. Tak, motek. Pyk. A scrap parts. A tu jeden tin bar.
czyli jednak te scrap parts są potrzebne. Dlatego właśnie mówię, że ludzie się przyzwyczajają do... Przyzwyczajają się właśnie do tego, że jest jakoś tam w górze i potem nagle okazuje się, że... Czy tak? Zobaczymy, co zrobi to. Aha. A, czyli to tak jakby jeszcze... Durability, aha, czyli to jakby powiększa naszą dwukrotnie wytrzymałość. No, no to teraz mogę powiedzieć, że jakiś tam sens ma te scrap partsy. Dobra, ale jak idziemy gdzieś tam na żelazo, dobrze by było sobie też zrobić pochodnie. Odpalimy sobie mapkę. I myślę, że pójdziemy sobie może tu. Tu jest taki też mały odcinek, więc tu też może być ciekawie. Czyli musiałbym przejść prosto tunelem, potem w dół. Dobra, już mniej więcej wiem co jak. O, czyli nie tym, tylko tym. Jak jesteś głodny, jak dopiero jadłeś. A, i jeszcze muszę powiedzieć, że ta siekierka też jest niezła. Dobrze to idę. A, troszkę... Miałem iść w dół. Czyli miałem iść tak tu. Tu czy nie tu? Co tu jest w ogóle nieoświetlone? I teraz chyba tak. Tak jest. Nie wiem, czy to nie było... Nie, to nie to. Ale dłużej się kopię. Szkoda mi trochę tego lepszego kilofa. Sobie oświetlimy troszkę. O, tam są już ciekawe, że... ciekawe ludzki. Mam nadzieję, że szybko nie zginę. Coś się świeci. To jest pochodnia tu chodzi. A my mamy jeszcze coś jak... Mamy glow tulipa. O, to fajnie. Co on jeszcze raz do mnie? Hmm.
No, złości się. No w sumie tym skałom się nic nie dzieje. Okej, otworzyłem przejście. No i co? Gdzie jesteś, czerwone oczy? No co, nic z niego nie wypadło? Ale mam przynajmniej karok... Jak to się tam nazywało? Zapomniałem. No, ale wiecie, o co mi chodzi, O, tam jest coś ciekawego. A w sumie mam mostki. Rozświetlimy sobie. Raz, dwa, trzy. O, jakaś... O! Tego się nie spodziewałem. Ale mnie wystraszył skubaniec. Dobra. No, może nie przejdziecie. Ale czekajcie, bo tutaj gdzieś widziałem, coś się mi świeciło właśnie. Tak przewiduję, że to może być żelazo. A to tylko jedna grudka. Tu nigdzie nie widać, żeby się coś świeciło. Tu jest piasek. Nie, szczerze nie widać tutaj nigdzie. Nigdzie nic nie widzę, żeby się coś świeciło. Po drugiej stronie też nie za bardzo. Tam jeszcze był ten lód wielki. No, tu jest jeszcze jeden gościu. Co mamy do jedzenia? Zjedzmy to i zjedzmy to.
Nie mam tak mało zdrowia. No i gdzie doszłem? Ale dostałem. No chodź, chodź, chodź. Ale co mi to wleciało? Scrap bardzo leciał z tego. Dobra, ale zasłońmy sobie czymś to wejście, żeby być bezpieczni. I w związku z tym, że jest 21 minut już odcinka nagrywania, także ja powoli zmierzam do bazy. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. O, póki jeszcze tu jesteśmy, mamy łopatę, to wykopmy sobie to coś. Nie wiem, co wpadło. Aha, peasant chest. Też ciemno jakoś. O, jesteśmy już w bazie. No i powiem wam, że nie wiem, co to jest z tymi robakami, czemu one tutaj się nie pojawiają. Będę musiał coś poczytać na wiki. A teraz tak, ja sobie robię jakieś żarcie, żeby odnowić zdrowie. A wróciłem dlatego, że troszkę się bałem, że zginę. Chociaż miałem trochę przy sobie jedzenia, no ale niestety. No i co? Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się. Cześć.